Dobry wieczór Państwu. Bardzo miło mi wszystkich Państwa tutaj gościć. Witamy razem z Panem Adamem Stawickim w Bibliotece Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy oraz w Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego na promocji książki Mrok Północy. I przez najbliższą godzinę, może chwilkę dłużej, postaramy się Państwu przybliżyć zawartość tej powieści, jednocześnie nie zdradzając zbyt wiele szczegółów, żeby pozostawić Państwu przyjemność z czytania lektury. A razem ze mną już wspomniany wcześniej pan Adam Stawicki i bardzo proszę o brawa i zachętę dla naszego autora. Na sali również z nami jest pan Jacek Małkowski, właściciel wydawnictwa Astra. Wydawnictwa, które specjalizuje się w literaturze historycznej, a dzięki któremu właśnie ukazała się powieść pana Adama. A także też autorka wydawnictwa Barbara Faron. Basiu, pokaż się państwu. Która między innymi wydała kilka książek, natomiast w ostatnim okresie jest współautorką takiej przewodnika po średniowiecznym Krakowie, który się nazywa W alchemii, w łaźni i pod szubienicą. Bardzo ciekawa pozycja. A we wrześniu książka otrzymała Nagrodę Krakowskiej Książki Miesiąca, co myślę potwierdza jej atrakcyjność, więc przy okazji też polecam. Ale naszym bohaterem, tak to nazwijmy, dzisiejszego wieczoru jest pan Adam. I muszę przyznać, że to jest debiut, prawda? Co jest w pewnym sensie oczywiście zaskoczeniem, bo jakby ze względu na wiek ma pan pewnego rodzaju dojrzałość, doświadczenie, więc to widać jakby po powieści. Natomiast mimo wszystko no, jest tam taki zakres wiedzy, nie wiem, pasji, że no, chyba wypada mi tylko pogratulować. Ja bardzo dziękuję. Oczywiście to rzeczywiście jest mój debiut. Nawet jak rozmawialiśmy tutaj przed spotkaniem, to no, musiałem przyznać, że nigdy nie startowałem w żadnych konkursach literackich. Ani nie stosowałem krótszych form. Oczywiście no, pracowałem przez jakiś czas jako dziennikarz, potem jako do tej pory jako rzecznik prasowy, także no, jest to na pewno konieczność i pisania, i wypowiedzi. No a tutaj no, to jest takie pełne spełnienie mojej pasji. Ja bardzo lubię trylogię. Dużo jej czytałem kilkakrotnie i myślę, że troszeczkę nią przesiąkłem. Myślę, że nawet nie troszeczkę. Ale jakby wracając do pana biogramu literackiego, gdzie przyznaję, że bardzo ciężko mi było cokolwiek od pana Adama wyciągnąć, jeśli chodzi o właśnie tworzenie literatury. Natomiast jakby chyba to, co i tak mam, ten taki skrót, pokazuje faktycznie to, że to nie jest tak, że to jest debiut, oczywiście, książkowy, ale że ta literatura gdzieś była z panem zawsze i jakby te sprawy, które się znajdują w powieści, ponieważ pan Adam jest politologiem, tak jak było już wspomniane, dziennikarzem, zajmował się też redakcją, jest urzędnikiem samorządowym, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, a natomiast zamiłowania historykiem i warszawianistą. Tak. W związku z tym ogólnie jest pan bardzo mocno związany z Warszawą, prawda? Stąd pan pochodzi, tutaj mieszka, dorastał pan, żyje i teraz już tworzy. I tak jak pan wspominał, życie Warszawy oraz życie to były takie no, dłuższe chyba epizody, gdzie pan pracował jako dziennikarz. Więc jednak to pisanie gdzieś zawsze towarzyszyło. No na pewno, oczywiście. I myślę, że ta praca również mi pomaga tak w tym, że
że można zająć się taką dłuższą formą literacką, bo to przecież wcale nie jest takie proste. Teraz ludzie dużo piszą, ale nie wszystkim to wychodzi. Ja mam nadzieję, że mi to wyszło i że czytelnicy będą zadowoleni z Mroku Północy. Ja przyznam szczerze, że zawsze bardzo chciałem przeczytać, jak ta historia wyglądała wcześniej, tak? Bo moment rozpoczęcia trylogii to jest rok 1648 i umówmy się, to jest już taki początek końca Rzeczpospolitej. A to, że nikt nie opisał wcześniej, jak wyglądała ta historia w tym początkach Srebrnego wieku, kiedy to rzeczywiście jeszcze był taki wiek chwalebny, no zawsze mnie to dziwiło i zastanawiałem się nad tym, w momencie, kiedy nie znalazłem tego typu książki, no postanowiłem sam to napisać. No i w książce, tak jak mówiła pani o kwestiach moich związków z Warszawą, myślę, że też widać te związki z Warszawą i zresztą chyba u Sienkiewicza też takie związki z Warszawą widać. On był mocno związany ze stolicą i widać takie zafascynowanie w trylogii samą Warszawą, zarówno w Ognie i Mieczem, jak i potem w Potopie, nawet w Panu Wołodyjowskim. No i tutaj Warszawa również jest, i to Warszawa w momencie, kiedy odnotowywała pierwszy taki swój wielki wzlot, a jednocześnie przed upadkiem związanym z potopem. Chyba na początku naszej rozmowy nie może paść inne pytanie niż to, ile czasu zabrało pani napisanie tego tomiska? Bo to nie jest mała książka, proszę państwa, 650 stron, a to nie jest wszystko. No nawet 672, jeżeli się doliczy słowniczek mapki. No tak. Także jest tego troszkę rzeczywiście. To łatwo obliczyć, bo wpadłem na pomysł, żeby zacząć pisać w początkach pandemii. Także tak jak pandemia niektórym zaszkodziła, mi bardzo pomogła, bo zamknęła mnie w domu i pozwoliła na to, żeby sięgnąć do komputera i zacząć pisać książkę. Chciałem skończyć ją do końca roku. W grudniu nie udało się, była lekka taka obsuweczka, 2-3 tygodnie, ale generalnie połowa stycznia to już był finisz tej książki. A od razu muszę powiedzieć, że czuję się zdopingowany, bo umówiłem się wstępnie z wydawnictwem na to, że w przyszłym roku będzie część druga. Ta druga część jest już rozpoczęta, natomiast no tutaj trzeba będzie przyspieszyć mocno, żeby się wyrobić z tym. Jeżeli będzie się czytelnikom książka podobała, to żeby móc im zapewnić część drugą z takich moich pierwszych jakichś rozmów z osobami, które przeczytały książkę, no to wiem, że przeczytali, jedna z opinii była taka, że przeczytana łyknął jak bocian żabę w 2 dni i czeka na drugą część. Czyli potrzebujemy kolejnej pandemii? Nie, ja myślę, że nie będę świata skazywał na takie doświadczenia i dam sobie radę bez pandemii zdecydowanie. Bardzo miło pisało mi się w różnych miejscach, również plenerowych. Tutaj ukłon w stronę wydawnictwa, że spora część książki powstała na plantach w Krakowie, także w letnich miesiącach. Także myślę, że bez pandemii też sobie poradzę. Dobrze. Oficjalna premiera, można powiedzieć, przypadała na 27 września, czyli to była 480. rocznica bitwy pod Kirchholmem. Już pan wspominał, że pandemia jakby wydobyła z pana ten pomysł, ale taka pierwsza iskra, że chcę coś takiego stworzyć, napisać, to co jakby też pan wspominał, że i to jest chyba jedna z takich metod dobrych dla pisarzy, że jeżeli nie ma literatury czy lektury, która cię interesuje na rynku, a bardzo chciałbyś ją przeczytać, to ją po prostu napisz i pan to zrobił. Więc no to już jest zaskakujące,
bo mówię, jest to jakiś rodzaj złotej zasady, ale kiedy był właśnie ten pierwszy przebłysk? Ciężko chyba tak określić, bo to się rodziło stopniowo w momencie jak znaczy, tu muszę powiedzieć od razu, że zachęcałem dzieci do trylogii, czytając im po prostu tą trylogię. Najpierw Ogniem i Mieczem, gdzie musiałem pomijać w przypadku dzieci pewne fragmenty dosyć drastyczne, jak to u Sienkiewicza czasami się zdarza. Potem zaczęliśmy czytać Potop, no i w tym momencie, kurczę, takie myśli wieczorem, Boże, no ale no tyle fajnych momentów wcześniej i te bitwy takie spektakularne, bo Ogniem i Mieczem to jest beresteczko, ale to jest tylko epilog i w zasadzie potraktowane tak dosyć skrótowo przez Sienkiewicza, zresztą w ekranizacji w ogóle się nie znalazło. A potem no już czasy potopu to już nie są takie spektakularne bitwy. No jest obrona Częstochowy i to jest ten najważniejszy w zasadzie moment. W przypadku potopu bitwa pod Chocimiem też jest w epilogu i też jest potraktowana no tak troszeczkę już poza głównym nurtem książki. Natomiast tutaj idealnie układało mi się w całość, dlatego że mamy Kirchholm, który idealnie nadawał się właśnie na część pierwszą. Mamy potem Kłuszyno, czyli rok 1610 i Chocim, 1621 rok. No, pomyślałem sobie, no to jest naprawdę idealny czas taki, żeby stworzyć nową trylogię, żeby opisać te wszystkie ważne historycznie zdarzenia, a jednocześnie wpleść losy bohaterów. Całe szczęście, że Sienkiewicz mocno postarzył pana Zagłobę. Tak jak niektórym osobom mogłoby się wydawać nieprawdopodobne, że no jak ten Zagłoba ma lat 20, tak ciężko sobie wyobrazić, jak Zagłoba ma lat 90, bo on w Panu Wołodyjowskim ma właśnie lat 90. Ekranizacja Jerzego Hoffmana troszeczkę przekłamuje ten obraz, bo filmowy Zagłoba jest przecież tam dużo młodszy i nie wygląda na takiego stareńkiego dziadziusia, który ma lat 90. Jest szczególnie, że jest zawadiaką. Jest zwłaszcza, że jest zawadiaką nadal i nadal mu w głowie zarówno gorzałka, jak i inne alkohole, jak i dziewoje tam czasami też mu się zdarzają, jak i fortele, bo no, 90-letnia osoba, która nadal myśli o fortelach, to naprawdę szacunek do takiej osoby i nawet no, ten 70-letni Zagłoba w Ogniem i Mieczem, no to już jest osoba starsza, która raczej myśli o Pierzynie, a nie o... Powinna, on nie myśli o Pierzynie. broń Boże, nie myślał o Pierzynie. Chociaż czasami w niej lądował, ale to już w momencie, kiedy nie był w stanie ustać na dwóch nogach. Dobrze, czyli... Niedosyt w zasadzie był taką pana motywacją, czy przewodnikiem, który zaprowadził do pisania. No, inspiracją była oczywiście trylogia i jakby ten cały klucz, czyli prawda, że to są wątki miłosne, przeplatane jakimiś wydarzeniami historycznymi, ważnymi w dziejach Polski. Która z faktycznie, bo już wspomniał pan wszystkie trylogie, ale którą darzy pan szczególnym takim sentymentem? Ja najpierw zacząłem czytać Potop i Potop mi się wtedy bardzo podobał. Natomiast dopiero później odkryłem Ogniem i Mieczem, no także czytałem trochę dziwnie, zupełnie nie od początku. I obydwie z tych części mają swój urok, tak, ogromny. Najmniej lubię pana Wołodyjowskiego, to mi łatwo powiedzieć, którą część najmniej lubię, bo pan Wołodyjowski jest dla mnie częścią, która się kończy smutno, no, na pewno nie kończy się happy endem.
Więc zdecydowanie te dwie pierwsze części trylogii. Myślę, że Ogniem i Mieczem taka jest najbardziej spektakularną książką z tych trzech części trylogii. Jest tam akcja taka, której się nie spodziewamy. Są te dzieje tych bohaterów są naprawdę niezwykłe. No i ten urok dzikich stepów, urok kozaczyzny, no to jest naprawdę niezwykłe. Zresztą mogę tutaj tak troszeczkę zaspoilerować część trzecią, że wrócimy na dzikie stepy, na dzikie pola w części trzeciej. Także tutaj też będzie taki ukłon dla Sienkiewicza, ale na pewno to będzie zupełnie nowa historia. Dobrze. Znaczy w zasadzie Sienkiewicz tworzył w odcinkach, panu udało się na raz. Tak to nazwijmy, ale... Natomiast wiemy, w jakich też czasach tworzył. Polski nie było wtedy na mapach świata. Jak sam zresztą często pada ku pokrzepieniu serc, uważa pan, że taka literatura, jak ta pana powieść właśnie Mrok Północy, jest w dzisiejszych czasach potrzebna? Ja myślę, że bardzo, dlatego że literatura dla pokrzepienia serca jest istotna zawsze, bo zawsze mamy czasy niepewne. Umówmy się, Polska jest takim miejscem leżącym w bardzo trudnym położeniu geopolitycznym, prawda? I jesteśmy zawsze pomiędzy Rosją i Niemcami, które dążą do tego, żeby się ze sobą stykać kosztem naszego kraju. I zawsze jest potrzeba taka, żeby poruszyć sumienia ludzi, wzbudzić ich patriotyzm, ale zrobić to w sposób interesujący, tak? Żeby czytelnik mógł wczuć się w te losy i żeby mógł poczuć taki dreszczyk troszeczkę. No i też dumę z tego, jak ta Polska wyglądała, bo duża część czy młodzieży, czy obecnej, czy takiego średniego pokolenia, no nie pamięta, oczywiście, że nie pamięta tych czasów, no to jest zrozumiałe, tak, ale... Nawet już przeważnie nie mają tych dziadków, co opowiadają im o wojnie, prawda? Dokładnie. Natomiast umówmy się, no, jest grupa fanów, którzy przeczytają Jasienicę i będą żyli tamtymi czasami, ale to nie jest duża grupa ludzi. Do większych, do szerszych kręgów trzeba też dotrzeć w sposób powieściowy, w sposób lżejszy. Tutaj jak rozmawialiśmy z Jackiem na początku o wydaniu książki, spytałem o pierwsze opinie, no bo mogłem liczyć na obiektywną opinię wydawcy, który ryzykuje swoje pieniądze wydając książkę, to powiedział, no wiesz co, to jest takie połączenie trylogii z Czarnymi Chmurami, czyli mamy tutaj Sienkiewicza, ale akcja jest żwawsza, jest więcej scen pojedynków, scen bitewnych, ucieczek czy polowań, tak, na pewne osoby. Także no, mam nadzieję, że udało mi się stworzyć literaturę sienkiewiczowską, ale która zachęci nie tylko starsze, średnie pokolenia, ale też i młodzież do właśnie ze względu na to, że jest to żywa akcja tocząca się no, w takim dobrym tempie. Dobrze. Ja myślę, że to chyba jest bardzo dobry moment, żebyśmy tu zaprezentowali państwu, to znaczy pan zaprezentuje osobiście autor, pierwszy fragment powieści. No, mamy tutaj rozdział pierwszy i sam początek powieści, która, jak wiadomo, musi się najpierw rozkręcić. No, ale myślę, że już ten pierwszy fragment ma swoje zaskakujące momenty i dobrze będzie się kojarzył. Traktem od Sochaczewa ciągnął ku Warszawie oddział jeźdźców w bojowym ordynku. Jednolite stroje rycerzy ubranych węgierską modą w krasne żupany, kolcze, pancerze i misiurki, nadto z okrągłymi kałkanami na plecach,
Nade wszystko zaś karny komunik zwiastowały żołnierzy elitarnych, nie zaś rozpuszczone chorągwie pospolitego ruszenia, czy zbrojną kupę grasującą na gościńcu. Na czele ich jechało dwóch jeźdźców bardziej znacznych, ubranych z Polska w jedwabne kontusze podbite sobolim futrem i takież kołpaki z czaplimi piórami. Byli to dwaj oficerowie nadwornej chorągwi pancernej, porucznik Jerzy Wołodyjowski i chorąży Andrzej Kołakowski. Były pierwsze dni marca, ale przyroda trwała jeszcze głęboko w zimowym śnie. Śnieg na trakcie topniał od przygrzewającego słońca, zamieniając gościniec w błotną breję. Okoliczne pola wciąż jednak bielały grubym białym puchem, drzewa straszyły czarnymi gałęziami, a powietrze nadal wypełniało jedynie krakanie wron, kruków i gawronów, miast tak wytęsknionego śpiewu słowików czy skowronków. Oddział wychynął z Kampinoskiego Boru i wjechał pośród drewniane zabudowania Woli. Wieś, do niedawna znana głównie z krajobrazu wiatraków niderlandzkich osadników, teraz zaczęła zapełniać się oberżami ze stajniami. Warszawa, świeżo podniesiona do rangi siedziby królewskiej, nie mogła z racji niewielkich swych rozmiarów, trzykroć mniejszych od stołecznego Krakowa, przyjąć wszystkich ciągnących na dwór królewski. Na tym zyskiwały okoliczne wsie, takie jak Kamion, Mokotów czy właśnie Wola, po których powstawały też coraz liczniejsze dworki szlacheckich posesjonatów. Dziękujemy. Mam nadzieję, że Państwo zwróciliście uwagę na język. Do tego jeszcze wrócimy w dalszej części. I to był rok 1600. Zgadza się, to był rok 1600, rok wyjątkowy, dlatego że to był początek całej serii wojen, która dotknęła Rzeczpospolitą, no i do tej pory wzbudza takie kontrowersje, bardzo mocne wśród historyków i wśród ludzi, którzy interesują się tym czasem naszej historii. Między innymi dlatego, że to był czas walki pomiędzy dwiema najbardziej wyrazistymi i najbardziej wpływowymi postaciami polskiej historii wówczas, czyli królem Zygmuntem III Wazą, a kanclerzem Janem Zamoyskim. Te postacie obydwie były wybitne, ale spierały się bardzo mocno. No i w związku z tym niestety dochodziło do bardzo silnych sporów, które osłabiały Rzeczpospolitą. Ja troszeczkę może przewrotnie potraktowałem kanclerza Zamoyskiego. Znaczy powiem w ten sposób. Odbrązowiłem kanclerza Zamoyskiego, a z kolei nadałem trochę więcej człowieczeństwa królowi Zygmuntowi, który przez wieki, przez większość historyków był traktowany jako taki król malowany, który w zasadzie sam nie wiedział, czego chce, czy chce tronu polskiego, czy chce tronu szwedzkiego, i przez to pakował nas w kolejne kłopoty. Natomiast jeżeli tak się zastanowimy, to również i kanclerz Zamoyski miał troszeczkę za uszami, mówiąc kolokwialnie. I rokosze kolejne, które powstawały w Polsce, czy to rokosz Zebrzydowskiego, czy potem rokosz Lubomirskiego, no to były niestety w mojej ocenie dużą zasługą polityki kanclerza Zamoyskiego. Także te dwie postacie może gdyby potrafiły ze sobą współpracować, byłoby to ku chwale Polski i po tym złotym wieku Jagiellonowym nastałby wiek platynowy może, albo diamentowy, a niestety nastał wiek srebrny. No ale tak się potoczyła historia, ale jednocześnie też dodała troszeczkę kolorytu, bo gdyby była zbyt cukierkowa, no to pewnie nie byłoby pola do powstania ja książki. Ja myślę, że w naszej mentalności to nie jest możliwe, żeby było zbyt różowo. Jak jest czerwono, to wtedy jest solidarnie. Jak się robi lawendowo, no to już zaczynamy szukać zwady. Ale dobrze, to są oczywiście jakieś nieistotne dygresje. Wróćmy do powieści. Bohaterów w tej książce mamy wielu, oczywiście nie pierwszoplanowy, ale mimo wszystko są
nawet jednostki, które się pojawiają przez chwilę, są dość ważne. Ja do najważniejszych zaliczam Rzeczpospolitą Obojga Narodów, bo wydaje mi się, że zasługuje na to, żeby nie traktować się jedynie przez pryzmat miejsca czy czasów, ale też głównego bohatera, bohaterki. No i oczywiście Jerzy Wołodyjowski i Jan Zagłoba. Czy ci dwaj bohaterowie, ostatni, ewaluowali w trakcie pisania, czy też od początku pan miał wizję konkretnych osób, które dokładnie, że tak powiem, są takie na kartach powieści, jak były w pierwotnym zamierzeniu? Wydaje mi się, że nie zależało mi tutaj na tym, żeby te postacie się mocno zmieniały i miałem ustalony ich charakter w toku całej książki i myślę, że również w toku następnych części. Bardziej zależało mi na tym, żeby te postacie były w stosunku do siebie wzajemnie, były jak biały z czarnym, woda z ogniem i tak dalej, i tak dalej, jeżeli szukać kolejnych porównań, bo zależało mi na tym, żeby właśnie no ta akcja była żywa dzięki temu, jak te osoby są przeciwstawne w stosunku do siebie. Zresztą wybranki obydwu bohaterów również są w stosunku do siebie bardzo przeciwstawne, a jednak potrafią ze sobą współpracować, potrafią ze sobą współgrać i każda coś od siebie wnosi, każda ma swoją wartość. Nie ukrywam też, że większość tych postaci, które rysowałem, pisząc tą książkę, obrazowałem sobie konkretnymi osobami. Może to jakaś pycha z mojej strony, ale liczę na to, że kiedyś doczekamy się ekranizacji tej książki i dopasowałem do tego poszczególnych aktorów. Wiadomo, że w przypadku pana pierwszynika Wołodyjowskiego, na koniec już pułkownika, czy pana Zagłoby, musimy tutaj mówić o aktorach młodych, a w związku z tym troszeczkę mniej znanych. Natomiast mamy tutaj postać Kniazia Kurcza, którą ja sobie zobrazowałem osobą Artura Żmijewskiego, czy jego żonę kniaziową z Poniatowskich, w której widzę postać Kingi Price. Natomiast są też czarne postacie i najczarniejszą z tych postaci jest oczywiście hrabia Berg i idealnie pasował mi do tego. Proszę nie mówić o nim. Tak. Dobrze, to wrócimy już, do tego. Już i tak pan odpowiedział albo inaczej, zaczął wątki kilku moich kolejnych pytań, już wystarczy. Stop. Dobrze, okay. Teraz ja. U Sienkiewicza Michał Wołodyjowski jest swego rodzaju alter ego autora. A czy w pana przypadku w tej powieści pojawia się ktoś taki, kto ma sporą część, nie wiem, pana charakteru bądź cech osobowych? No to powiem, że ja się tutaj również utożsamiam z postacią Jerzego Wołodyjowskiego. Oczywiście nie aspiruję do tego, żeby być bohaterskim wojskowym, zwłaszcza, że czasy białej broni już nieco minęły. Natomiast zdecydowanie Jerzy Wołodyjowski to troszeczkę ja, tak? Oczywiście no, nigdy nie będzie tak, że ta postać będzie dokładnie taka sama jak ja, tak? Natomiast tak, zdecydowanie nie Zagłoba, chociaż postać Zagłoby... Mówi pan tak, bo żona siedzi na sali. No żona też tam została zobrazowana, także i ona wie, kim jest w książce. Natomiast... No Zagłoba jest fajny, tak? Ale chyba nie mam takiej głowy. Ja tu powiem, że to jest kwestia dyskusyjna z tym Zagłobą. Może dla panów jest fajny, paniom odradzam Zagłobę. Dobrze, to mamy tych bohaterów rzeczywiście wielu, bo tak jak wspomniałam, jest chociażby Andrzej Kołakowski, chyba dość ciekawi, przynajmniej moją sympatię wzbudzili Borchowie, Jachim, tak? I Ludwik. Mamy
Miłoszewskiego, księdza Piotra Skargę, czyli w dosyć ważne postacie, które wymienią, Karola Surdewańskiego i jego różnych dowódców, księcia Wilhelma i Fryderyka. No oczywiście rodzina Kurczów, bo tam jest tych osób kilka. Czy w stosunku do tych pozostałych osób, jednak ważnych pomimo wszystko dla opowieści, robił pan jakąś taką sobie rozpiskę cech osobowościowych, nie wiem, szukał głębiej w jakichś źródłach, żeby się, no bo oczywiście wiemy, ja nie wymieniam może wszystkich, ale byli tam też również inni dowódcy, hetmani i tak dalej przy tych wojnach, bo tych bit troszkę było. Jak to wyglądało w pana procesie twórczym? I jeżeli źródła, to jakie? Przyznam szczerze, że oczywiście postać na przykład hrabiego Berga jest postacią wymyśloną. Takiej postaci nie było. Czy ja wymieniłam postać hrabiego Berga? Proszę państwa, nie, proszę podpowiedzieć rozumiem, naszemu autorowi. Postać Karola Sudermańskiego, oczywiście sama historia, samo poznanie tej postaci historycznej wystarczyło do tego, żeby naszkicować człowieka bardzo wyrazistego i człowieka, który wie doskonale, do czego dąży, a jednocześnie jest to no, takie bardzo czarne dążenie. Ale to nie był problem, żeby tą postać zobrazować. Podobnie, znaczy w przypadku Kurczów, tak? Czy to kniazia, czy kniaziowej. Wyobrażałem sobie też postać kniazia takiego bardzo spokojnego i takiego człowieka ogromnego honoru, a jednocześnie żonę, która go napędza, rządzi nim. Przepędza czasem? Przepędza czasami, dopinguje go do różnych działań. No zresztą mocno narzeka na to, że na taką krew, jaką on ma, to że tak niewiele osiągnął, to jest po prostu skandal i ona się z tym absolutnie nie zgadza. Co tam mieliśmy jeszcze? Borchów. Mamy Borchów oczywiście. To nie jest tak, że ja sobie musiałem szkicować te postacie. One, przyznam szczerze, że one mi się pojawiały troszeczkę w głowie i widząc potem te postacie w głowie i na przykład sobie wyszukując sobie postacie z życia teatralnego, filmowego, czyli tych aktorów, patrząc na nich, ja już dalej sugerowałem się też troszeczkę, jakie te osoby są w życiu. I te osoby, i te postacie książkowe są troszeczkę jak ci aktorzy. Natomiast na pewno nie musiałem rozpisywać sobie, tak, że na przykład Borch jest taki, tak wygląda. Oni mi troszeczkę tak wpadali do głowy i pisałem. Ale czy tworzy pan na podstawie, można powiedzieć, obrazu, wyobraźni? I to jest ten taki pierwszy impuls. Nie słowa, bo są różne metody, dlatego jakby tu próbujemy ustalić, podzielić się z państwem, że był ten obraz i on był jakby początkiem tego, co się działo dalej. Tak, zdecydowanie tak było. Dobrze, to teraz wrócimy do narracji. Już jestem grzeczny, języka. Pytam, czekam na pytania konkretnie. Bardzo się cieszę. Proszę pań, proszę się uczyć, jak łatwo wychować mężczyznę. Nie, oczywiście żarty. Stylizowany na staropolszczyznę, natomiast poza, powiedzmy, pojedynczymi frazami, ten słowniczek rzeczywiście bardzo się przydaje. Przy czytaniu nie odczuwa się jakby ciężaru, braku znajomości, jakby znaczenia pewnych archaizmów. I potwierdzam to, co gdzieś tam kiedyś panu tu ktoś rekomendował, że treść jest w zasadzie bardzo wartko płynie, czyta się to szybko. Wydaje mi się wręcz, że ten język jest dosyć liryczny. No może niekiedy ociera się o poetyckość wręcz, ale no raczej liryczny. Czy
te archaizmy, bądź jakby sam styl języka, to po prostu też tak płynęły gdzieś tam panu w sercu, w głowie, po przeczytanych lekturach, czy jednak to była też już jakaś praca taka? No do tego trzeba się było przygotować rzeczywiście. Ja przyznaję, że kocham to, jak pisał Sienkiewicz. To, co ja nazywam pisaniem właśnie Sienkiewiczem, bo to jest nieporównywalne, niepodrabialne. Te wypowiedzi, tak? Czy w ogóle momentami samo już prowadzenie akcji przez Sienkiewicza tym językiem takim troszeczkę staropolskim właśnie, co w pewnych momentach Jacek z Basią musieli mnie troszeczkę hamować, bo za mocno szedłem w staropolszczyznę. To jest fantastyczny język, który pozwala cofnąć się do XVII wieku. To jest inny troszeczkę styl, przestawianie orzeczeń w miejsca, które są nieoczywiste przy obecnej naszej stylistyce, a jednocześnie używanie tych archaizmów staropolskich. Troszeczkę w trylogii samej drażniło mnie, że momentami, nie znając łaciny, nie wiedziałem, o czym oni mówią, bo te wstawki łacińskie były dosyć długie i ciężko zrozumiałe. Tak samo i pewne archaizmy staropolskie. Część była zrozumiała, wynikała z kontekstu, część nie. Ja starałem się, żeby tej staropolszczyzny było dosyć sporo, żeby łacina była tylko takim no, diamencikiem dodatkowym, który pozwoli nam wrócić do trylogii, ale trzeba było tego sporo szukać, dlatego że nie ma czegoś takiego jak słownik, z którego możemy te staropolskie słowa wyciągnąć. Po pewnym czasie zorientowałem się, że to jest po prostu spolszczanie łaciny, więc te słowa staropolskie to była spolszczona łacina najzwyczajniej w świecie i to mi bardzo w pewnym momencie pomogło. Tak, no i muszę przyznać, że doskonale się panom udała ta współpraca, bo tak jak wspominałam, czyta się rzeczywiście szybko, ale z drugiej strony jakby odczuwa się ducha epoki. Znaczy przynajmniej ja mam takie wrażenie. Na jedną rzecz w zasadzie chciałam zwrócić uwagę w tej książce. Ona co prawda jakby rzuciła mi się już gdzieś tam w drugiej połowie. I to jest chyba mała podpowiedź do wydawcy. Mapy. Przydałoby się, żeby ta mapa była większa i najlepiej wyciągana. Ale nie, to już mówię naprawdę poważnie jako czytelnik, jak ja to odebrałam, że ponieważ no, te przebiegi tego rycerstwa są dość duże i ten zakres czasowy też jest, to naprawdę przyjemnie by było mieć tą mapę i tak sobie śledzić przy okazji, jak ta podróż bohaterów wyglądała, bo no, nazwy są, nie są takie nam blisko znaczne. Ile wiemy, gdzie jest Warszawa i co to za miasto, no to już Rewl na przykład dla młodzieży, czy Kronkaus, no, te różne miasta, tak. Te różne, no Ryga jeszcze jest dosyć znana, bo to stolica też pewnego państwa. Ale tak, myślę, że fajnie by to było. To taka jakby sugestia z mojej strony, może warto to rozłożyć na przyszłość. A jest to bardzo fajny jakby dodatek do tej opowieści, nie? I wciągnięcie jakby czytelnika bardziej właśnie w całą akcję. Grecja jest dla pana ważna, prawda? Domyśla się pan, skąd to pytanie? A nie. Nie? Nie, ale czekam na sugestie. No w pewnym momencie zastanawiałam się, jak po raz któryś przeczytałam nawiązanie do mitologii czy antyku, czy faktycznie ówczesne mieszczaństwo albo wieśniaczki wiedziały, jak wygląda Apollo i tak dalej. Nie, nie było tego za dużo. To już wiem, o którą scenę chodzi. To jest jedna z wielu, ale chodzi o sam fakt, że ta Grecja się pojawia. Podejrzewam, że to jest jakaś no, część też pana fascynacji historią starożytną, antykiem, prawda? Ja myślę, że to przede wszystkim była kwestia takiej fascynacji chyba u Sienkiewicza, bo on w trylogii dużo sięga do porównań
czy to z mitologii, czy w ogóle z historii. Myślę, że czytając Ogniem i Mieczem, nie jeden z czytelników zastanawiał się, kim był ten Mariusz, do którego był porównywany Kniaś Jarema Wiśniowiecki. No bo wiadomo, Aleksandra Macedońskiego zna pewnie większość osób, ale Mariusz? No tutaj aż tak nie sięgałem, natomiast rzeczywiście wieśniaczki mogły tylko sobie w głowie jakoś może wyobrazić, że był ten Apollo, nawet nie wiedząc, kim on był. Ale no myślę, że Zagłoba mógł być takim Apollem. Przy takiej ilości jedzenia i picia? No, w tym wieku to wszystko się szybko pochłania. Wszystko się spala. Ale potem się to na nim odbiło. Na pewno nie szkodzi to lekturze, bo no już żyjemy w czasach, gdzie mitologia jest przerabiana w szkole. Jeszcze Basiu jest czy nie już? Jeszcze nadal jest. Jest. Mamy tutaj pierwszoklasistę licealnego, także może potwierdzić, że jest. Jest to jego mortęga czy przyjemność? To już jest wskazówka też. Jeśli pan chce, żeby pierwszoklasisty czytali tę książkę. Trzeba do słowniczka dorzucić. Tak. Na pewno ogromną zaletą powieści są jakby szczegółowe opisy, w sensie tło historyczne, czy mamy też dosłownie rozpisane na szczegółowe etapy bitwy. Opisy, czyli militaria, chorągwie, skład armii. Oprócz tego jeszcze, co zakładam też wymagało sporego wysiłku i czasu, oprócz tego wnikliwe opisy przyrody, nazwy własne, flory, fauny pojawiają się często. A to nie jest proste. Tak, ale to jest przyjemne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy ceni się naturę, więc to jest punkt za to. Są imponujące opisy zdecydowanie miast, w sensie zamków, fortyfikacji, kościołów, tego wszystkiego, co jakby przynależy. Karczmy zdarza się parę razy, natomiast trochę zabrakło mi zwykłego życia. Na przykład, nie wiem, tej części mieszczańskiej, a przecież Zagłoba chętnie zaglądał, prawda? W te zakamarki, przynajmniej nocą. Czy też takich realiów wiejskiego życia. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest w zasadzie powieść rycerska, ale może warto by się było zastanowić, czy ten folklor tamtego okresu jeszcze by nie nadał czegoś głębszego opowieści. Nie za dużo, ale chociaż trochę. Ja nie ukrywam, że najbardziej dumny jestem właśnie z tych opisów bitewnych. Przyznaję, że rzeczywiście można być tam zmieścić jeszcze troszeczkę więcej opisów życia codziennego, aczkolwiek nie jest to łatwe. No tutaj wydawnictwo bardzo się stara przybliżać teraz tą codzienność w kolejnych książkach wydawanych przez Astrę, codzienność życia mieszczańskiego. Natomiast no nie jest to proste, tak samo jak nie jest proste opisywanie strojów z tamtej epoki, bo no ta literatura jest wbrew pozorom dosyć skąpa i ciężko jest sięgać po jakieś dobre źródła rzeczywiście. Natomiast z opisów wojennych jestem może nieskromnie, ale dumny, dlatego że nie ukrywam, że jest to taka troszeczkę męska literatura, a tak jak wiemy o tym, że były różne bitwy, czy to Kirchholm, czy Chocim, czy Grunwald, czy cokolwiek jeszcze innego, to wiemy, że były. Natomiast nie wiemy, jak one wyglądały, a one były bardzo spektakularne. Ja do momentu, kiedy nie zacząłem pisać, to nie wiedziałem o tym, że samo główne starcie pod Kirchholmem trwało ledwie 15 minut. I w te 15 minut ta armia polska licząca
kilka tysięcy żołnierzy rozgromiła czterokrotnie większą armię szwedzką, a tym bardziej już ciężko znaleźć informacje o tym, jak w ogóle wyglądała wojna inflancka, która jest tutaj jednym z głównych bohaterów także, a to były również i spektakularne zwycięstwa, i spektakularne klęski, i też pokazanie tego, jak ta Rzeczpospolita, jak ten naród potrafił opadać na dno dosłownie i podnosić się z tego dna. I to jest też taka wskazówka dla obecnego pokolenia, że to, że nie jesteśmy super siłaczami, mocarstwem, nie oznacza, że my musimy być na dnie, bo w tym narodzie są takie pokłady patriotyzmu, męstwa i możliwości, które my mamy, że warto coś robić, a nie czekać tylko i zdawać się na innych czy na los. Dobrze, to przejdźmy do płci pięknej. Mamy dwie główne bohaterki, Julia Kurczówna i Konstancja de Delorsz, właśnie. Dwie szlachcianki o bardzo różnym wyglądzie, ale też o bardzo różnym temperamencie. Może inaczej, zanim zadam pytanie, to pozwolę sobie przeczytać Państwu troszkę może dłuższy fragment dotyczący tych pań. Kolasa, Julii i Konstancji zapadła się w wodę, nim dziewczęta zdążyły przedostać się naprzód wozu. Kurczówna, trafiona metalowym prętem, omdlała i osunęła się bezwładnie w lodowatą otchłań. Wydawać się mogło, że nic nie zdoła jej uratować, ale potomkini francuskich rycerzy nie mogła zostawić przyjaciółki, choćby za cenę życia. Pewnie też chwytała się rozpaczliwej myśli, że nie może pozwolić na odejście ostatniej przyjaznej jej duszy i osunęła się za nią w mroczną toń. Dziewczyna od lat zahartowana była pływaniem od wczesnej wiosny do późnej jesieni w zimnych estońskich jeziorach. Nieraz też służba rąbała zimą przerębel w Dziadkowym Jeziorze, do której wskakiwała po wyjściu z gorącej łaźni. Także i nurkowanie nie było dla niej żadną nowością. Teraz te lata w surowym północnym klimacie mogły uratować oba młode życia. Sekundy trwało, nim przyzwyczaiła wzrok do mroku, ale dojrzała Julię, która opadała w kierunku dna, na szczęście dość płytkiego mimo zimy i wysokiej wody, nie przekraczającego 10 łokci. Sięgnęła w końcu Julii i złapała pod pachy jej bezwładne ciało. Zdołała też dosięgnąć kawałka twardszego gruntu, odbić się od mulistego dna i popłynąć do powierzchni. Wypłynęła i zaczerpnęła powietrze. Miała szczęście, bo obok przepływała deska z chłopskiego wozu. Uchwyciła się jej jedną ręką, drugą zaciskając wokół ciała Julii, wystającego głową nad powierzchnię. Chłód wypełnił ją coraz bardziej, namąknięta suknia i kożuch ważyły teraz jakby tonę, członki stawały się coraz sztywniejsze, a myśli w głowie stawały się ospałe, szepcząc cicho do ucha: zamknij oczy, odpocznij, zaśnij. Konstancja ostatkiem przytomności umysłu odegnała od siebie zabójcze głosy, przyciągnęła mocno ku sobie przyjaciółkę, przemogła niemoc nóg i ruszyła wsparta na pływającej desce w stronę brzegu. Mróz wpijał w jej ciało jakby ostre igły, które przeszywały od stóp do szyi. Każda sekunda była niewyobrażalną torturą, ale panna parła do przodu. Obijała się o nią lodowe kry. Wokół pływały resztki ludzkiego dobytku i sami ludzie. Kobiety, mężczyźni i dzieci. Martwi, siniali na twarzach i rękach, zastygli w dziwnych pozach, z upiornymi wyrazami twarzy, unoszący się na fali, jak jakieś koszmarne rybackie boje. Ciała, kufry, resztki wozów, klatek z kurami w makabrycznym tańcu podpływały do siebie, obijały się, to znowu odpływały w inną stronę.
jeszcze 20 metrów, jeszcze 15, jeszcze 10. To samo powtarzała sobie po cichu, żeby odgonić natarczywe myśli, które wciąż podpowiadały. Nie dasz już rady. Musisz odpocząć. Przymknij oczy. Wybrałam ten fragment, bo jest dość drastyczny, ale wydaje mi się, że pozwala też odczuć dramatyzm tej chwili. Ale z drugiej strony, wbrew pozorom, doskonale charakteryzuje obie te panny jeszcze, bo jedna walczy, a druga w zasadzie poddaje się biegowi losu. Czy one rzeczywiście musiały być aż tak bardzo przeciwstawne? No bo ludzie jednak są tacy bardziej różnorodni, prawda? Nie jest nic ani czarne, ani białe. Czy był jakiś większy tego cel, czy... No właśnie, co pan chciał jakby osiągnąć tym, że one są naprawdę zupełnie jakby innych końców? No one nie mogły być jednakowe. One musiały się różnić. Myślę, że to nadawało troszeczkę kolorytu zarówno samym postaciom, jak i akcji i też napędzały te postacie. Tak jak Julia była spokojna, ale jednocześnie stanowcza i taka bardziej przewidywalna, a z kolei Konstancja przebojowa, ale czasami zbyt przebojowa. To pewnie gdyby obie były podobne, to nie do końca wyszłyby z tych wszystkich toni, czy dosłownie, czy tak jak tutaj, czy niedosłownie. A dzięki temu, że jedna była spokojna i opanowana i hamowała tą pierwszą, a z kolei druga, czyli Konstancja, napędzała, była takim motorem tego tandemu. Tam padło, to była dzika. Była dzika. Była dzika zdecydowanie, ale mówię, gdyby nie Julia, to Konstancja pewnie by zapędziła się za daleko, a gdyby nie Konstancja, no to Julia czasami spoczęłaby na laurach i była taką typową niewiastą z tamtych czasów, no bo to też nie jest tak łatwo z drugiej strony stworzyć postać, która będzie bardziej taka troszeczkę współczesna, a jednocześnie osobą osadzoną w tamtych realiach. Pamiętajmy o tym, że kobiety do połowy XIX wieku zajmowały się głównie dziećmi, wyszywaniem, ewentualnie jakimiś tam pracami kuchennymi, no ale to już nie szlachcianki takich wyższych rodów. Więc one były stworzone do życia w domu, a zależało mi na tym, żeby stworzyć taką postać, która będzie jednocześnie autentyczna dla wieku XVII, ale też będzie potrafiła sobie poradzić w realiach takich, gdzie jest wyciągnięta z tego domu i musi raz, że uwolnić się czy wyrwać się ze szponów różnych niebezpiecznych sytuacji, które na nią czyhają, a jednocześnie odnaleźć tego ukochanego. Z kolei Konstancja jest rzeczywiście taką dziewczyną puszczy, która jest niepokorna, jest bardzo ostra w swoim charakterze, dlatego między innymi właśnie musiała mieszkać w Estonii pośród jezior, żeby taka była, bo pewnie w polskim szlacheckim dworze taka by być nie mogła. Jako szlachcianka, prawda? Jako szlachcianka, zdecydowanie, tak. Chociaż nawiązując może troszeczkę do Sienkiewicza, oczywiście tutaj ja się nie sugerowałem, ale mamy postać Jagienki ze Zgorzelic w Krzyżykach, która też była osobą mocno szaloną i chyba też taka postać była tam potrzebna. Absolutnie nie sugerowałem się tak, że jest Danusia i Jagienka, ale troszeczkę może nieświadomie łączy te postacie. Nie, bardzo się cieszę, że to wybrzmiało, bo jakby ciekawa byłam też motywacji.
No poza wątkami oczywiście i tak jak pan wspomniał, u pana rzeczywiście w powieści chyba silniejsze są te wątki militarne, prawda, i historyczne, więc to jakby różni powieść. No ale jest wątek miłosny, no, nawet podwójny. I teraz sobie tak pomyślałam w trakcie, jak pan opowiadać, chociaż miałam zupełnie inne pytanie, a jakby te pary tak zamienić, co to by z tego wyszło? No i chyba by się nie dopasowali. Jednak ten Wołodyjowski nie miałby tej pięknej anielskiej Julii, blondynki. Obawiam się, żeby się... Znaczy ja sobie tego nie wyobrażam, powiem szczerze, i chyba bym nie potrafił tego opisać, jakby Jerzy funkcjonował z Konstancją, a Zagłoba z Julią. No to... To prawda, no bo tylko Konstancja mogła ujarzmić Zagłobę, a jednocześnie no, Julia była stworzoną postacią dla pana Wołodyjowskiego. Tylko tutaj w takiej sytuacji można by było dostrzegać takie rozmarzenie w oczach obojga i no i tą miłość, która kwitła bardzo mocno, bo i miłość tutaj taką bardzo romantyczną, a w przypadku drugiej pary miłość szaloną i taką niemalże bochunową. I to w przypadku obydwojga z nich. To jest chyba też kwestia ich temperamentów. Nie no, zdecydowanie. Tak jak mówię, tylko osoba pokroju Konstancji mogła poskromić kogoś takiego jak Zagłoba, aczkolwiek tam, widząc w powieści, nie do końca zawsze jej się to udawało, bo on tak, kiedy tylko zboczył gdzieś tam z domu, to zaraz się zamieniał z doktora Jekylla w Mr. Hyde'a. Nie chcę mówić dla paniom, że jest to poradnik cech narcyza, bo jednak nie jest tak. On budzi sympatię, ale no i lubi tak trochę podswaniakować. Tu obieca, to te odetrzyma, ale że nie będzie pił trójniaku, nie, ale dwójniak już tak. No tam akurat być Węgrzyn, ale generalnie o to chodzi. To teraz dochodzimy do tego pytania, gdzie już pana powstrzymałam przed wypowiedzią, bo w powieści jest taka tajemnicza postać, Peter Hagen. I bardzo bym prosiła, żeby pan nam zdradził, a zdradził to jest chyba dobre określenie, coś więcej o tej postaci i jaki był jej cel w powieści. Miała cel. Zdecydowanie jest to czarny charakter i bardzo tajemniczy. Niemalże jak tajemniczy Don Pedro, szpieg z Krainy Deszczowców. I on właśnie tutaj taki jest, tylko że oczywiście nie jest to postać dobranockowa, tylko taki bardzo, bardzo mroczny charakter. Zresztą Karol Sudermański dobrze go chyba określił, że chyba mieli jednego Lucypera za ojca. No i jest to postać, która w zasadzie napędza tą historię, bo pewnie gdyby nie hrabia Berg, to może wojny by nie było, ale on bardzo mocno hodował w Zygmuncie to postanowienie do tego, żeby ruszyć w kierunku Estonii. Wiadomo, że jest to postać fikcyjna i dzieje i to, co było w głowie Zygmunta, mogło wyglądać zupełnie inaczej, ale ponieważ źródła historyczne zostawiają nam duże pole do popisu, bo są bardzo jednoznaczne, to mogła się pojawić postać Berga, czy też Peter Hagena. Tutaj też może zaspoilerujmy osobom, które są w początkach książki. Postać zdecydowanie negatywna, ale wydaje mi się, że bardzo wyrazista i wbrew pozorom myślę, że bardzo interesująca, bo nie jest, ja w przypadku tej postaci nie byłem w stanie być taki jednoznacznie negatywnie nastawiony do niej, dlatego też zobrazowałem go osobą Piotra Adamczyka,
który wydaje mi się, że byłby idealny do tej roli, taki czarujący w pewnych momentach, a w innych momentach no, taki diabeł wcielony. No ma w sobie jakiś magnetyzm, to prawda, ale Adamczyk musiałby przefarbować włosy na czarne. No, takie rzeczy pewnie by zrobił dla dobrej roli. To, co jest na pewno też uderzające w powieści, a nie jest oczywiście to żadne nowum dla nikogo, niemniej jakby bardzo trafnie pan to oddaje. Ja bym powiedziała, że to był nawet rozkład i jakby celowo udaje rozkład, a nie rozpad Rzeczpospolitej, czyli szlachtę, magnactwo, co się działo, czyli to całe warcholstwo, pijaństwa, spory, przerzucanie się odpowiedzialnością. No można powiedzieć, krótko reasumując, nasza Rzeczpospolita szlachecka, chyba nie mamy się za bardzo czym szczycić. Czy pisanie o tym okazało się dla pana jako Polaka, człowieka, ale też autora ciężarem i budziło jakiś taki wewnętrzny bunt, sprzeciw, a może nawet żal, czy wręcz przeciwnie, pozwoliło jakby uwolnić pewne emocje i odczuć rodzaj spokoju? Jest to smutne czytanie i potem pisanie o tym, jak można było zaprzepaścić ogromny potencjał stojący przed tym narodem i przed tym państwem w imię własnych interesów, wygody, lubowania się we wszelkich kłótniach. I to jest naprawdę bardzo przykre, oglądając z dużej już perspektywy, jak to państwo i ten naród staczał się, mogąc osiągnąć coś wielkiego, ale no i to zresztą widać w epilogu tej opowieści, bo no widać jak to było smutne, że mając takie perspektywy można było tak to wszystko, mówiąc kolokwialnie, schrzanić, ale jest to też przestroga dla współczesnego pokolenia, że kłótnie nie są drogą do niczego. Tak? Zawsze trzeba szukać bardziej porozumienia, a nie sporów, bo sąsiedzi przede wszystkim, ale też nie tylko może sąsiedzi, ale przede wszystkim nie czekają. Oni bardzo chętnie siedzą z przysłowiowym popcornem i przypatrują się, jak Polacy potrafią się ze sobą kłócić. To i przykład mamy właśnie z tamtych czasów, jak również sąsiedzi rozgrywali nas między sobą i doprowadziliśmy do tego, do czego doszło. No tak, skończyło się, wszyscy wiemy jak. To zanim przejdziemy dalej, jeszcze o jednej może postaci. To jest postać wyciągnięta z historii naszej. Chodkiewicz. Coś mi się tak zdaje, że tak przynajmniej mi się tak to odczytałam, że darzy go pan taką głęboką fascynacją. To jest niezwykła postać. To jest w ogóle fascynujące, bo dopiero pisząc o tym, ja poznawałem te postacie. Zawsze mi się wydawało, no Chodkiewicz, oczywiście wiedziałem, z czym to się je, kim on był, tak, czy Zygmunt, ale dopiero zafascynowało mnie w momencie, kiedy pisałem książkę, że ten facet miał ledwie 30 parę lat w momencie, kiedy osiągnął największy sukces w swoim życiu. I w zasadzie żył niewiele dłużej niż mój obecny wiek. Także w tak krótkim czasie osiągnął tak wiele i postać tak młoda mogła być tak dojrzałą, tak odpowiedzialną i będącą, mogącą być ogromnym wzorem dla ówczesnych i dla współczesnych. Postać, która była dla mnie nieskazitelna, naprawdę nieskazitelna. On to oczywiście kłócił się z Radziwiłłem, były tam spory personalne i był również magnatem, tego nie można temu zaprzeczyć, był osobą bogatą i pewnie
pewnie też szukającą stanowisk i szukającą władzy. Natomiast pokazał się i tutaj w czasie wojny inflanckiej z bardzo dobrej strony, okazał się postacią, która nie patrzy na siebie, tylko chce za wszelką cenę bronić Rzeczpospolitą. I ta scena absolutnie historyczna, ja tego nie wymyślałem. Człowiek, który w rozpaczy na to, co się dzieje, na to, że on nie ma wojska, a ma ogromne zagrożenie, on chce wysadzić wszystkie zamki, a w ostatnim z tych zamków wysadzić samego siebie, żeby wstrząsnąć sumieniem narodu, no jest to niezwykłe i to jest ogromny szacunek dla tej postaci, którą ja sobie też obrazowałem jako Jakuba Wesołowskiego. Mam nadzieję, że kiedyś się o tym dowie i będzie jakoś z tego dumny. Czyli Kirchholm, czy jednak któraś z innych bitw, które pan opisał, są pana ulubionymi? No zdecydowanie Kirchholm. To jest tak spektakularne zwycięstwo i tak niespodziewane. Ono chyba było bardziej znane ówcześnie, bo wzbudziło gigantyczne zaskoczenie. Porównując piłkarsko, to tak jakby Polska pokonała Brazylię 5-0 na Mistrzostwach Świata. Tak? To chyba tylko w ten sposób można co porównać. Co to jest dla naszej drużyny? No bez przesady. No tak, no już za 4 lata Polska będzie Mistrzem Świata. Natomiast rzeczywiście zwycięstwo było spektakularne, było absolutnie nieprzewidywalne. Można je rozgrywać w kategoriach cudu, rozpatrywać w kategoriach cudu, tak jak cud nad Wisłą niemalże, a chyba nawet jeszcze bardziej, bo różnica była dużo, dużo jeszcze większa. Pycha Szwedów przed tą bitwą była jeszcze większa i do nich to absolutnie nie docierało, że oni mogą tą bitwę przegrać, mimo wcześniejszych doświadczeń, chociażby właśnie spod Wenden, gdzie też byli święcie przekonani o zwycięstwie, a skończyli marnie. No, a Kirchholm dokonał się razy dwa czy razy trzy w stosunku do Wenden i pozostaje chyba jedną z największych wiktorii w historii polskiego oręża, a jednocześnie dla współczesnych dosyć nieznaną. Znaczy ja myślę, że w zasadzie ten wynik to był bardzo przewidywalny, tylko zadział się właśnie ten cud, bo rzeczywiście tam przewaga wojsk była 3-4-krotna. No to są, żeby, bo też są oczywiście różne. Już nie wspomnę o armii, uzbrojeniu i całej reszcie, prawda, w wyposażeniu, także. No. Zdecydowanie. Tutaj była mowa różna, od 3-5-krotnej, różne są źródła, natomiast chyba najbardziej prawdopodobna jest to 4-krotna przewaga Szwedów, którzy zresztą byli wypoczęci, najedzeni, mieli wyposażenie lepsze, a jednak siła woli, tak? Ta opieka najwyższa, no i siła husarii zadecydowały w tym przypadku o tym, że coś niemożliwego stało się możliwe. Tak, husaria ma trochę zasług w naszej historii, w pewnych bitwach nie do wygrania. Ale to może o tym w kolejnych powieściach. Dobrze, pewno. To może poprosimy o fragmenty odnośnie bitwy z 27 września 1605 roku. Wtem od strony Dźwiny wiatr jakobyś począł podrywać chmury piasku, pokrywającego przestrzeń od samej rzeki. Była to jakoby mgła unosząca się nad ziemią, która gęstniała coraz bardziej, i rosła w oczach tak, że niknęło już niebieskie pasmo wody. W szeregach szwedzkiej piechoty poczęły podnosić się nerwowe okrzyki, a żołnierze spoglądali w kierunku owej chmury i pokazywali ją sobie nawzajem palcami. Oto w wielkiej kurzawie, zbliżającej się jak huragan w kierunku szwedzkich szeregów, można było dostrzec najpierw kolorowe chorągwie,
Potem zaś pojedyncze postacie ludzkie jakby zasnute mgłą, to znowu skrzydła husarskie, to znowu pojedyncze proporczyki, to kopie, to znowu gdzieś w słońcu odbiła się goła szabla, to koncerz. Były to chorągwie Dąbrowy, które cofnęły się, żeby okrążyć wzgórze, a teraz nadciągały w coraz większym pędzie z wiatrem znad rzeki, wzbudzając ów wielki tuman kurzu, pyłu i piasku, zjawiając się w nim i znikając, jakby ciągnione tuż nad ziemią przez jakąś trąbę powietrzną. Na rany Chrystusa, Mansfeld! Wykrzyknął Sudermańczyk. Tak, panie, odpowiedział generał. Ruszaj w pomoc piechocie. Wasza miłość, ich się nie da ocalić, a my rajtarię wytracim. Ruszaj! Gott mit uns, odpowiedział ponuro Niemiec, wyciągnął rapier, machnął nim w kierunku nadciągającej burzy i szeregi ciężkiej rajtarii ruszyły zwolna, a potem coraz szybciej w dół wzgórza, żeby wejść pomiędzy swoją piechotę a nadciągających Polaków i Litwinów. W ostatniej chwili linia jeźdźców zdołała wyciągnąć się w mur chroniący czworoboki arkebuzerów i pikinierów, ale nie zdążyła już ustawić się frontem ku nadchodzącej burzy. Pędzące w przodzie husarskie chorągwie Dąbrowy i Machowskiego uderzyły z tak potężną siłą, że bok szwedzkiej jazdy zniknął, wręcz zniesiony uderzeniem 400 długich drewnianych kopii. Dziesiątki czarnych jeźdźców zrzuconych z siodeł znalazło się na ziemi, ale kto nawet tam jeszcze był żywy, ten ginął w prochu i pyle pod kopytami nadbiegających dalszych szeregów litewskich chorągwi petychorskich i kozackich. W zgiełku bitewnym nie było słychać ni rozkazów, ni jęków. Z szarej mgły wystawała niekiedy to głowa końska, to ręka ludzka nienaturalnie wyprężona w ostatnim życia momencie, to rapier tylko, ale znikały po chwili jakby wciągane przez bagno. Dobrze, to tak podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, co sprawiło jakby panu największe trudności przy tworzeniu, a co z drugiej strony jak dało największą radość? Największe trudności, no to tak rzeczywiście może się troszeczkę powtarzając, te szczegóły, tak? Szczegóły strojów, szczegóły życia codziennego. Natomiast największą radość zdecydowanie możliwość opisania w sposób, mam nadzieję, epicki, bitew przede wszystkim, ale też całych tych terenów, tych kresów dawnej Rzeczpospolitej. Tak jak wiemy trochę więcej o dzikich polach i dzięki Sienkiewiczowi możemy je sobie wyobrazić, tak mam nadzieję, że troszeczkę bardziej czytelnicy będą mogli sobie wyobrazić te kresy północne, które też są niezwykłe. One należały co prawda do Polski zdecydowanie krócej, ale mam nadzieję, że pobudzą wyobraźnię czytelników do sięgnięcia po te dalekie, chłodne krainy puszczańskie, gdzie sięgała Rzeczpospolita. Miasta takie jak Biały Kamień, jak Iberpol, jak Wenden, jak Kokenhausen. No to jest trudne do wyobrażenia, że kiedyś należało to niekoniecznie do samej Polski, bo pamiętajmy o tym, że Rzeczpospolita była obojga, a nawet więcej narodów. Także wyobrażanie sobie czegoś takiego, że była polska flaga nad Rygą, nad Zamkiem Ryskim, czy nad Zamkiem Parnawskim, że byli wojewodowie wendeńscy, że ta Rzeczpospolita była tak potężna, że w zasadzie no nie było kraju, który mógłby, miał potencjał na bycie wielką potęgą gospodarczą, militarną i polityczną przede wszystkim. To mi też sprawiało wielką przyjemność, żeby móc to przekazać. No i właśnie mam nadzieję pobudzić wyobraźnię czytelników. Czyli nowa trylogia to jest Mrok Północy, później Korona Carów i trzecie Braterstwo Krwi, tak? Dobrze? Zgadza się. Są w trakcie tworzenia, druga część już jest w połowie? No, w połowie jeszcze nie. Wydawca słucha w połowie?
Będzie w połowie wkrótce. Czyli w połowie, proszę Państwa. Ale na pocieszenie powiem, że jest też już w trakcie pisania trzecia część, czyli braterstwo krwi. Czyli 3/4 mamy. Zgadza się. Czego Panu życzyć w związku z tą nową drogą zawodową? Czasu, wyobraźni, wiary w siebie i tego, żeby książki, wszystkie te trzy, a przede wszystkim na początek Mrok Północy, żeby trafiły pod strzechy, może nie aż tak jak książki Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego, ale no bo takiej pychy w sobie nie mam, ale... Bo już nie mamy strzech. Bo już nie mamy strzech, to może pod dachówki chociaż i pod blaszane dachy, ale bardzo życzyłbym sobie tego, żeby tą książkę przeczytało jak najwięcej osób, bo myślę, że taka literatura w tych czasach jest potrzebna, tak jak potrzebujemy kryminałów, potrzebujemy romansów, tak też potrzebujemy literatury historycznej i patriotycznej. To jest potrzebne i młodym, starym, średniemu pokoleniu, a przede wszystkim całemu naszemu narodowi. Dobrze, to życzymy, myślę, że wszyscy tutaj, jak siedzimy, tego Panu, żeby książka nie trafiła jednak pod strzechy, bo sprzedaż będzie bardzo niska i wydawca splajtuje, więc niech nie, trafi... Nie poprzestaniemy na skansenach. Niech trafi na wszystkie osiedla w Polsce, zwłaszcza te najwyższe wieżowce. Ale nie, rzeczywiście niech trafi do ludzi i co? Żeby kariera się rozwijała, to na pewno. Żeby nadal Pan miał satysfakcję z pisania i ten płomień płonął. Czy Państwo macie jakieś pytania do naszego autora? To bardzo proszę. Chciałbym przede wszystkim pogratulować łącznie z moją żoną, tutaj obecną również, a mamą Adama. Byliśmy zszokowani po prostu na wiosnę, muszę powiedzieć. Byliśmy zszokowani wiadomością, że oto syn napisał potężną książkę. No, ja pamiętam Adama, ponieważ jestem jego ojcem, jest mama. Pamiętam, czym interesował się nasz Adam. No, przede wszystkim to była bez przerwy komunikacja, ważniejsza od matematyki, od chemii, od fizyki, komunikacja. I jakby napisał książkę o komunikacji, może bym się tak nie zdziwił. Natomiast książka w stylu Sienkiewicza, to muszę tutaj pani zadała pytanie temu człowiekowi młodemu, czy to jest mordęga, czy nie. Więc ja muszę powiedzieć, że były literalista ze mnie sprzed 60 lat. To też mordęga była dla mnie, Sienkiewicz. Ja przeczytałem Sienkiewicza już po maturze będąc. Także no, byłem zaskoczony tym wszystkim. Zaskoczony. Za chwileczkę żonie przekażę mikrofon. No i no, chcieliśmy no, serdecznie uściskać, ucałować naszego syna, który dostał od nas trochę genów, mam nadzieję. Ja chciałam powiedzieć, że pan się nie zawiódł, bo syn napisał książkę o komunikacji. Oni ciągle jeżdżą na tych koniach. Północ, południe, czasem zjadą na troszeczkę bardziej na wschód albo lekko na zachód. Tylko dwa słowa. Do Kurlandii. Ponieważ taki był, no... krótki epizod w życiu mojego syna, był po prostu sędzią lekkoatletycznym, więc sędziowie, jak się dowiedzieli, że ta książka się ukazała, natychmiast po prostu zaczęli się tym bardzo interesować. I myślę, że środowisko sędziów, które jest bardzo liczne, mam nadzieję, że tą książkę w całości przeczyta. Ja mam nadzieję, że nie ją kupią, nie przeczytają. I jeszcze jedna sprawa. Syn jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej Służewiec. I tutaj no, też to jest potężna armia czytelników, bo to jest no, 5 tysięcy mieszkańców, więc myślę, że
książka rozejdzie się błyskawicznie. Bardzo przekazuję panu dziękujemy za przekazuję tę informację. Żonie. Także proszę się już jednak nie do końca roku, ale na wiosnę szykować z drugim tomem. Ja nie jestem przygotowana na taką mowę, ale no podzielam to, co powiedział mój mąż, tata Adama i również składamy gratulacje w imieniu całej rodziny i no, jesteśmy bardzo szczęśliwi i, no, i bardzo się cieszymy. Czekamy na następne. Jeszcze tylko dwa słowa, bo była mowa o ekranizacji. Ja tutaj z żoną rozmawiałem jadąc tutaj. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, że pan Hoffman, czyli słynny reżyser, już jest takim staruszkiem. Nie wiem, czy jeszcze żyje, ale chyba jeszcze żyje. Nie wiem, czy ktoś tak jak on potrafi tą powieść nam przekazać w filmie. No, mam nadzieję, że znajdzie się taki człowiek, który potrafi to zrobić. Dziękuję bardzo. Właśnie zazwyczaj tak jest, że dobry film to jest zazwyczaj ekranizacja książki, bo nikt nie jest w stanie stworzyć takiego scenariusza, no chyba, że jest to George Lucas, który sam z siebie stworzył Gwiezdne Wojny. Natomiast najczęściej jest tak, że dobry film jest efektem dobrej powieści, bo z czegoś takiego, z takiej dobrej powieści można stworzyć również dobry scenariusz i no mam nadzieję, że doczekam czegoś takiego, że ktoś sięgnie po tą książkę, uzna, że to jest dobry wstęp do scenariusza i do dobrego filmu. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zapytać o coś naszego autora? Jest niepowtarzalna okazja. Mam takie pytanie, nie czytałam jeszcze pana książki, ale tak zerkałam sobie i no już mniej więcej no, pewne pojęcie wyrobiłam. Ja nie lubię Sienkiewicza i tak chciałam zapytać trochę przekonnie, też skądinąd wiemy, że on no, posługiwał się rozmaitymi mitami, tak? No, mitem Kresów, mitem tej husarii, białych orłów, polskich chłopców. Czy mógłby pan obronić jakby taki sposób przedstawiania historii właśnie via poprzez różne mity, bo no jest to dosyć ryzykowne. Jestem też polonistką, jak omawiałam z młodzieżą Potop, to dosyć tego Sienkiewicza krytykowaliśmy właśnie za to, że on aplikuje kolejnym pokoleniom właśnie taki no, romantyzujący sposób spojrzenia na dzieje. Znaczy, na pewno taki sposób pokazywania jest potrzebny i nie jest to tylko no jakiś wymysł Sienkiewicza. Sienkiewicz nie jest w tym odosobniony, tak? Bo zobaczmy chociażby Trzech Muszkieterów Dima, prawda? Przecież tam też są te czarne charaktery, ale ten król Francji jest pokazany jako postać naprawdę super świetlana, a kardynał Richelieu jako postać czarna, najczarniejsza jak tylko się da. A nie do końca tak było, bo Richelieu zrobił bardzo wiele dobrego dla Francji. Natomiast myślę, że oczywiście można pokazać historię taką tylko czarno-białą, ale i taką do bólu taką, jaka była. Tak jak moglibyśmy pokazać współczesne czasy, ktoś, kto pisałby o współczesnych czasach, też mógłby pokazać wszystkie brudy, tak jak Tyrmand chociażby, tak? Też ta Warszawa jego jest brudna, jest no taka, jest miastem koszmarnym, prawda? A jest miejsce zarówno dla książek, dla takich historii właśnie pokazujących prawdziwość do bólu, ale też dla takich legend. Sienkiewicz momentami moim zdaniem też przesadzał, bo wykreowana postać Jeremiego Wiśniewieckiego chociażby w Ogniem i Mieczem
No, ja czasami patrzyłem i nie wierzyłem. Oczywiście jak czytając jako 15-latek najpierw, no to ten Jeremi no w ogóle jest niezwykły, w ogóle super, super człowiek. Zresztą temu mitowi też uległo wiele pokoleń i ówczesnych osób, bo w takich okolicznościach przecież został powołany na tron Michał Korybut-Wiśniowiecki, jak i późniejsze pokolenia. Mieliśmy do lat 50. w Warszawie ulicę Jeremiego Wiśniowieckiego, tak jak jest nadal ulica Kmicica czy ulica Wołodyjowskiego, tak była ulica Jeremiego Wiśniowieckiego, mimo że ta postać naprawdę nie była tak jasna, czysta, abstrahując już od jego przodków. To między innymi takim magnatom jak Wiśniewiecki zawdzięczamy powstanie Chmielnickiego. Ale wydaje mi się, że warto również krzewić taki patriotyzm, który tylko w takiej sytuacji, jeżeli będziemy mieli również takie historie, czasami trochę bajeczne, czasami trochę legendarne, my będziemy mogli krzewić sobie takiego ducha patriotyzmu, ducha polskości. Gdybyśmy na przykład patrzyli na wrzesień 1939 roku tylko w kontekście tego, jak on się skończył, no to pewnie nie byłoby miejsca dla bohaterów, no bo de facto wszystkie te postacie odniosły klęskę, tak? Czy pozostając w tym wrześniu 1939 roku, ci generałowie, jak Kutrzeba, jak Bortnowski, oni wszyscy odnieśli klęskę, a jednak my ich pokazujemy trochę jako bohaterów. Podobnie powstanie warszawskie. Przecież to powstanie było koszmarną hekatombą warszawiaków, miasta, a jednak uznajemy bohaterstwo tych ludzi i czasami tak patrzymy troszeczkę z klapkami na oczach, żeby nie widzieć tego, co się działo z ludnością cywilną, a pokazywać bohaterstwo żołnierzy. I podobnie jest właśnie z Sienkiewiczem. On oczywiście opisuje te trudne chwile i pokazuje, jak to wyglądało, ale pewnie bez takich legend nie mielibyśmy patriotyzmu, a może nie mielibyśmy i państwowości, bo kto wie, czy gdyby nie pokolenie wychowane na Sienkiewiczu, to poszlibyśmy odzyskiwać niepodległość, poszlibyśmy do powstania i czy byśmy teraz na przykład byli zdolni odzyskać niepodległość. No bo ktoś mógłby pomyśleć, Boże, no jak ta Rzeczpospolita była taka, że się tylko kłócili, że w zasadzie wszystko stracili to na swoje własne życzenia, to po co nam to? Czy nie lepiej nam żyć pod tymi zaborami? Przecież ten kraj był gospodarczo, był dosyć bogaty, tak? A żebyśmy mówili po rosyjsku? No co za problem, no ja raz mówimy po polsku, raz po rosyjsku, czy w zaborze niemieckim to samo, tak? A jednak wolimy mieć ciasne, może brudne, ale własne, tak? I Sienkiewicz w tym bardzo pomógł, a mam nadzieję, że moja książka pozwoli też na odbudowanie takiego patriotyzmu, którego nam w tych współczesnych czasach, myślę, bardzo brakuje. Mi się wydaje, że mity są nam potrzebne po to, żebyśmy pokonywali nasze własne ograniczenia po prostu. My wiemy, że to jest na przykład kłamstwo czy przeinaczenie, jakaś nadmierna wypowiedź czy wyobrażenie danej sytuacji czy osoby itd., itd. Ale to nam jakby, lubimy trochę się okłamywać. Potrzebujemy tego, żeby poczuć się lepiej i też uwierzyć, że i my możemy więcej. Nie? Ale oczywiście no, jest to kwestia dyskusyjna, no bo nie są to fakty. Ale podobna sytuacja jest też z Matejką, który w dzisiejszych czasach jest ogromnie krytykowany, szczególnie w środowisku artystycznym, malarskim, że no, to jest pompatyczne i w ogóle nie patrzy się na jego warsztat. Ja bym chociaż raz w życiu chciała tak namalować człowieka jak on.
maluję abstrakcję, bo na tyle mnie stać. Więc no, to jest dyskusyjne, nie? Ale bardzo dziękujemy za pytanie. To, halo. To jest bardzo ciekawe, co pani powiedziała a propos Matejki, bo Matejko się akurat rzuca tutaj na pierwszy rzut ognia. To znaczy są te sceny batalistyczne, które były zaprezentowane i one są niezwykłe, wspaniałe w opisie i świetnie się je czyta pewnie i mówię pewnie, dlatego że jeszcze nie przeczytałem tej książki, ale sądzę, że się świetnie czyta psychologia. Postaci jest wspaniale odmalowana. Natomiast jeżeli się na przykład ogląda obrazy tego typu, co bitwa pod Grunwaldem, Kościuszko pod Racławicami, to nie chodzi tylko o tematykę, ale przede wszystkim chodzi o warsztat i o detal, który jest charakterystyczny dla tych postaci, które autor tutaj odmalowuje w sposób bardzo plastyczny. I to mi się najbardziej podoba. Natomiast ja... pomimo wielkiego entuzjazmu i zachwytu właściwie tą książką, bo na pewno ją przeczytam z wielką frajdą, mam takie pytanie, bo Mrok Północy zamyka nam się w takich klamrach, które nieprzekraczalnych, tak jakby fatum nad Rzeczpospolitą owładnęło to fatum i praktycznie nie jesteśmy w stanie przez kolejne wieki i lata wyjść spod tego fatum. To są kłótnie, które sięgają właściwie czasów współczesnych. To są dziwne zachowania polityków, na które mają wpływ na naszą rzeczywistość. Natomiast pomimo tych planowanych książek, które już zostały, mają swój początek, czy nie należałoby ewentualnie spiąć, nadać tym pozostałym tomom, bo w tym tomie już się pewnych rzeczy nie da zrobić, natomiast nadać pewien koloryt, pewne przesłanie i powiązanie czasów przeszłych ze współczesnością. I to nie w kategorii mroku, bo oczywiście w tej chwili też mamy kłótnie i wiemy, nie musimy o tym praktycznie dyskutować. Wszyscy wiemy, jaka rzeczywistość nas otacza. Ale ja mówię na przykład o porównaniu Irlandii, która miała charakterystyczną, bardzo podobną historię do Polski, gdzie William Butler Yeats potrafił wspaniale opisywać bardzo optymistyczne i piękne rzeczy, które tam się dzieją, które mają wpływ na rzeczywistość i na myślenie tych ludzi. Czy w tym momencie nie powinno się ustrzec w jakikolwiek sposób współczesnych, bo do nich, bo ta historia to nie jest tylko i wyłącznie rejestracja czasów przeszłych, ale też chyba jakaś nauka i związana z wskazówkami, a wydaje mi się, że ten drugi, trzeci step powinien być o tym, jaki powinien być kierunek rozwoju, a więc wyjście w przyszłość. Czy tutaj nie można by było ewentualnie oczekiwać jakichś dosłownych wskazówek bądź dosłownych elementów, które wywracają cały porządek, który się rozegrał w historii Rzeczpospolitej? Nie jestem pewien, czy te mroki północy są do ogarnięcia w percepcji współczesnego Polaka, ponieważ jeżeli wiemy o tym doskonale, że im większe terytorium, tym trudniej nad nim zapanować, tym trudniej rządzić, tym trudniej zarządzać. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie być usatysfakcjonowani tym, co mamy, to myślę, że można by było i należałoby może wskazać drogę, która pozwoliłaby ludziom kojarzyć przeszłość, której nie są w stanie skojarzyć, to, o czym rozmawiamy. Suche fakty nie są w stanie przemawiać do ludzi, którzy podejmują dzisiaj decyzje albo traktują to czysto instrumentalnie, ale przynajmniej jeżeli ma to trafić, ta książka ma trafić pod strzechy, to nie chodzi o garstkę polityków, tylko chodzi o ludzi, którzy mieliby głębszą świadomość tego, jak należałoby podejmować różne decyzje, chociażby głosować i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy, na pewno już Mrok Północy jest takim pewnym nawołaniem do zgody i do współpracy. Piętnuje te zachowania, które działy się w Rzeczypospolitej i pokazuje skutek tych działań. Tam oczywiście w przypadku wojny inflanckiej udało się, bo mimo tych sporów, mimo braku odpowiedzialności za dobro wspólnego państwa, udało się tego przeciwnika pokonać. Oczywiście na jakiś czas tylko. Natomiast oczywiście chciałbym nie naciągać tej czasoprzestrzeni tak, żeby ona w jakiś sposób była zafałszowana i nie oddawała jednak realizmu czasów historycznych, bo o ile wprowadziłem tam postacie fikcyjne, o tyle starałem się, żeby oddać ducha politycznego tamtych czasów, pokazać te realia, a także pokazać realne wydarzenia historyczne, żeby też troszeczkę przybliżyć je, bo są to zdarzenia legendarne, ale mało znane. Podobnie będzie w dwóch następnych częściach, że również będziemy mieli tam wydarzenia bardzo historyczne, aczkolwiek ta historia jest gotowym wstępem do powieści, gotowym scenariuszem na taką powieść. Wystarczy ją ubrać w słowa, dać bohaterów, którzy nam zapewnią łatwość czytania i pozwolą się w jakiś sposób zidentyfikować z tą historią. Ale część trzecia, sam tytuł sugeruje już właśnie to, że to będzie bardzo nawiązanie, bardzo, bardzo takie nawołanie do pokoju, do współpracy, i to nie tylko wśród samych Polaków, tak, ale też wśród narodów dawnej Rzeczpospolitej, którą możemy sobie w czasach współczesnych swobodnie rozszerzać, tak. No oczywiście nie jesteśmy uzależnieni od tego, żebyśmy żyli tylko w kociołku dawnej Rzeczpospolitej czy obecnej Polski. Także braterstwo krwi będzie rzeczywiście pokazaniem tego, jak można było właśnie od takich kłótni, od tych swarów nieustających czy sporów pomiędzy narodami Rzeczpospolitej, pomiędzy osobami różnej wiary, można było mieć odpowiedzialność za wspólne dobro, bo pamiętajmy, że to jest nasze wspólne dobro. I jeżeli się będziemy kłócić tylko, to tego dobra nie będzie przybywało, tylko go będzie ubywało. A trzecia zwłaszcza część będzie takim głośnym nawołaniem do tego, żeby się zjednoczyć i choć im, bo umówmy się, że tutaj jest, że w trzeciej części będzie mowa o cecorze i choć im jako przypadku negatywnym i przypadku bardzo pozytywnym, to przykład Chocimia jest w dziejach Rzeczpospolitej niezwykłym przykładem ogólnonarodowej zgody i obrony wspólnych interesów, obrony wspólnego państwa właśnie w poprzek codzienności, w poprzek różnicą wiary, w poprzek różnicą politycznym i tak dalej, i tak dalej. Tam również pojawią się godne naśladowania przykłady hetmana Chodkiewicza, atamana Piotra Konaszewicza Sachajdacznego i Władysława IV, które nic nie naciągając tej historii, jaka się wydarzyła, no były w ogóle spektakularnymi przykładami tego, jak można się zachować, jak należy się zachować, żeby dążyć do wspólnego dobra. Ja myślę, że tyle pytań to jest wspaniały znak dla tej przepowiednia, dla tej powieści.
Dobry wieczór. Ja rozumiem, że już jest napisana prawie druga i trzecia część. Mam głęboką sugestię i chciałabym, żeby, bo to jest mój brat, żebyście Państwo wywarli na niego ogromną presję, żeby napisał czwartą książkę. Nie, to nie będzie trylogia. To głęboko namawiam go, żeby napisał książkę, powieść o Elżbiecie Łokietkównie. Wspomniała Pani, że brakowało pełnokrwistych kobiet w tamtych czasach. To mój brat chyba też stwierdził, że to tylko było wyszywanie i doglądanie kuchni. Natomiast ta pani no, chyba przekroczyła wszystkie granice swoich czasów i nie tylko swoich czasów. Także proszę mu tam dokręcać śruby, to głównie do wydawnictwa. Ja myślę, że w tym jest pani rola, ale oczywiście no, takich kobiet było wiele, natomiast no, niewiele mogło sobie na to pozwolić. Oczywiście postać bardzo ciekawa i każda postać, która nie jest czarno-biała i nie jest nijaka, jest godna tego, żeby o niej napisać. I myślę, że skoro powstała Korona Królów i ma widownię jakąś swoją stałą, to jest to pole też do tego, żeby sięgnąć do czasów piastowskich, które są również niezwykle ciekawe i to zarówno jeżeli chodzi o dzieje kobiet tamtych czasów, Elżbieta Łokietkówna jest jedną z takich postaci, ale w ogóle czasy samego Łokietka, to jest też historia na powieść, to co ten facet zrobił, żeby tą Polskę zjednoczyć, upadając po wielokroć i podnosząc się i tak uparcie dążąc do celu, to jest też wzór do naśladowania i myślę, że warto pisania. Także w momencie może, kiedy już będziemy mieli za sobą nową trylogię, to przyjdzie czas również na Łokietków. To ja chciałam tylko podpowiedzieć, że w asortymencie wydawnictwa Astra, mamy tu zresztą specjalistkę od piastówn, więc już taka literatura jest, może nie powieściami, ale osadzona bardziej historycznie, tak? To są te Krysice i jeszcze są dwie książki, prawda? Tak, Piastówny na tronach Europy, więc właśnie chciałam zaproponować, dlatego to mówię publicznie i pani już to wie. Mamy tu koleżankę z wydawnictwa. Wszystko jest możliwe. Współpracę nawiązać. Myślę, że pan Jacek wam w tym dopomoże. No, baza jest w każdym razie faktograficzna i merytoryczna do tego, żeby móc popłynąć w tamte czasy. Myślę, że najlepiej Wisłą. Tak akurat te dwa miasta się łączą. Tak by było najlepiej, ale myślę, że i pociągiem też można. Ja może powiem żartobliwie w tej chwili, że jak syn zaangażuje się w historię, to ja nie wiem, co będzie z komunikacją warszawską. Ona sobie poradzi beze mnie. Ja mam tylko taką prośbę o kilka zdań na temat kwerendy źródeł historycznych, bo mi tutaj brakuje tutaj w tej rozmowie. Z jakich głównych źródeł pan korzystał? Nie ukrywam, że niezwykle pomocne. Oczywiście są różne źródła, zarówno książkowe, jak i internetowe, bo warto korzystać też z takich źródeł współcześnie. Natomiast na pewno nie poradziłbym sobie bez pana Stanisława Herbsta, świętej pamięci już oczywiście od dawna, który jeszcze przed II wojną światową stworzył dzieło opisujące pierwszą część wojny inflanckiej. Dzieło naprawdę wybitne. Wojna inflancka Herbsta jest to tak dokładne opisanie tego czasu, że bez tego ta powieść nie mogłaby powstać. Natomiast oczywiście
No w tej chwili to nie byłbym w stanie chyba wymienić wszystkich autorów, z których korzystałem, ale na pewno zarówno książki dotyczące samego Zygmunta III Wazy, jak i jego sporów z Janem Zamoyskim były w tej książce pomocne. Nie jestem w stanie tak wymieniać w tej chwili tytułów autorów, ale oczywiście sięgałem zarówno do tych opracowań literackich, jak i internetowych, tak żeby móc poznać tą epokę, móc poznać te spory. Dlatego, że bez poznania istoty tego nie jest możliwe, żeby stworzyć powieść. Nie ukrywam, że tak jak Sienkiewicz poobsadzał w rolach książkowych wielu swoich sąsiadów, tak ja skorzystałem z ziem swoich rodzinnych, bo kurczę, tam są osadzone. Jest to faktycznie istniejąca miejscowość, Skibniew Kurcze, a sami Kurcze są, to jest również nazwisko tożsame z Kurcewiczami. To jest de facto ten sam ród, co bardzo mi się przydało i będzie również kontynuowane w częściach następnych trylogii. Dobrze, bardzo dziękujemy. Ja myślę, że teraz już nadszedł najwyższy czas, że możecie Państwo, kto jeszcze nie nabył, ma okazję nabyć, a kto już nabył, poprosić o dedykację albo przynajmniej autograf naszego autora, póki jeszcze ich udziela w tak, że tak powiem, dostępny sposób. A ceny książki są też w takiej dostępnej kwocie, bo kto wie, co będzie za rok. To tak pół żartem. Oczywiście mamy też czas na prywatne rozmowy. Zapraszam Państwa na drobny poczęstunek. Przy okazji zapraszamy, jeżeli kogoś interesuje tematyka historyczna, Piastów, już tu padły, ale nie tylko, na stronę wydawnictwa, a także po prostu do tego, żeby czytać, bo wtedy życie jest przyjemniejsze mimo wszystko. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie. Ja dziękuję również. Dziękuję jeszcze raz autorowi i gratuluję. No i życzę dalszych sukcesów. Także. Dziękuję bardzo i dziękuję Państwu. Dziękujemy.